Dawno nas nie było razem? Nie, nie tak dawno, ale wiem, że tego bardzo chcecie. A jest co pokazywać, więc Krzysiu, o, proszę. Moje bryle. Twoje bryle i zaczynamy odcinek. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tralalala, trali tralalala. A ja sobie gram na gramofonie, już było. A, było, dobra, bo myślałem, tak, że teraz będzie, bo ja ten, wiesz, rączka, ten patefon i startuje, wiesz, myślałem to teraz. Marek, pozdrawiamy Cię. Dzisiaj Krzysztof założył koszulkę od Ciebie. Tak. Więc widzowie, którzy się dopytywaliście w komentarzach, to tak, są te koszulki używane, ja też używam, ale szkoda mi ich, bo są zbyt ładne. Krzysiu, co dzisiaj przygotowałeś? No, jakiś mały zestaw stereo na pewno i myślę, że znowu powrócił do nas święty graal. Podobno miał być tylko jeden święty graal. Właśnie jest święty graal, jest tylko jeden? No nie, właśnie nie. Nie jest tylko jeden, bo się okazało, że jeden już pojechał do, proszę Ciebie, na południe, ale jest jeszcze drugi święty graal, który oczywiście mam. Czyli ciekaw jestem, czy jest więcej świętych graali. No i tego świętego graala jeszcze raz Wam dziś pokażemy. A tak po prostu, żeby przypomnieć fajnie, bo to jest naprawdę, no naprawdę fajny. Widzów przybywa, więc nie wszyscy pewnie trafili na tamten odcinek, więc teraz jest okazja, żeby... No ale można też i wrócić, jakby coś, to możecie można wrócić, przejrzeć historię Winylshark TV i zobaczyć tam stare odcinki. Ale nie będzie tylko świętego graala. Nie, nie tylko, nie. Nie, no zrobimy po prostu bardzo fajny odcinek, na pewno ze stereo, z jakimś gramofonem fajnym jeszcze innym. No i z jakimś sprzętem stereo na pewno też, także zapraszam. Będzie Kolombo? Nie kupiłem płaszcza. Okej. Okay. No będzie w kolejnym odcinku Kolombo. Ale sztuczne oko. To co? Pakujemy się? Pakujemy się, tak. W stronę sprzętu i już Wam pokazujemy fajne zabawki audio. Jednak stwierdziłeś, że zaczniemy od tej oto Yamaszki. Tak. Yamaha. Tak, jak to się też powie. Wielu widzów pytało o Yamahę, czy masz... Yamaha, tak. No jest, wiesz co, jest, powiem Ci, że świetny sprzęt, naprawdę. Dźwiękowo i rewelacyjnie wyglądowo też, no bo to, tak jak wspominaliśmy, że to jest nasza jakby domena, że chcemy cieszyć się sprzętem, który i wygląda, i gra. No i to jest akurat właśnie też taki model. Jest to taki fajny zestawik, bo to jest wzmacniacz. Można na niego kupić magnetofon. Też jeszcze, słuchajcie, widziałem, ale bardzo ciężko go kupić w ładnym stanie. No tak jak tu widzimy, no to jest super stanie, tak? No, może tam nie jest jakiś wielki naprawdę, ale powiem Wam, mocą wystarczająco. 40 W na takie super mieszkanko, 20-30 metrów pokój, salon, nawet i mniejsze. Tylko mówię tak maksymalnie. 40 W przy 8 ohmach, świat i ludzie. Kolumny ładne dobrać. Jest tolerancyjny co do kolumn, powiem Wam, bo ja go tak testowałem troszeczkę z i starszymi kolumnami, czyli z wieku, powiedzmy, bo to jest 7-7 rok, 7-8, tak, gdzieś w tych latach był produkowany. I to z takimi kolumnami właśnie z tego rocznika i te późniejsze, te no, nasze nowsze takie kolumny, powiedzmy, i na pewno i tą silę się załapią na tą, proszę Was, akcję tutaj do odsłuchu. Także bardzo tolerancyjny, bardzo fajnie, ciepło grający, już z wejściami, jak tu zaraz nam pokaże radio. Normalnie RCA, cincze, dwie pary kolumn, prawdziwa japońska technologia. Ja jeszcze pokażę tutaj jak... No to jest bardzo fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie zrobione też, czyli ten wzmacniacz, jeżeli stoi na przykład nam u góry, na półeczce, jako nie w szafce schowany, no to ta krateczka jest w oryginale tak malowana była. Wyższe modele miały po dwie kratki, takie nereczki coś ala BMW, ale tu jest powiedzmy taki stary, fajny design z krateczką, no naprawdę świetny. No radyjko też do tego jest, cieszmy się tymi radiami póki jeszcze grają, bo nie wiadomo co tam znowu wstąpi tymi DAB plus, DAB inne tam tego cyfrowe. Tu jest fajne, bo jest tak, podświetlenie, żaróweczka tego, a tutaj skala nie jest podświetlona, ale jest podświetlona nam wskaźnik ten szerokości, ten tutaj co jeździ po całym właśnie skali. To on jest podświetlony, bardzo fajnie to chodzi. Jak ktoś już miał do czynienia z takim sprzętem vintage'owym, bo może tam jeszcze ktoś, to wie dobrze, że te gałki są świetnie chodzą, to tak no po prostu aż się człowiek chce bawić cały czas. No ja wiesz co, idziemy gdzieś dalej, ja się jeszcze pobawię coś tymi gałkami, bo ty... Nie, jeszcze tył pokażemy. Ach, z tyłu, tak, chodźcie, zobaczycie, naprawdę
fajny. Och, tu mamy, zobaczcie, porządne zaciski, do 2,5 kwadrat się wyrobimy. Większość tutaj przewodów nie będziemy podłączać, bo nie ma sensu do tych 40 W. Jeżeli ktoś ma naprawdę już dobre kable, jakieś grubsze, to może sobie zrobić redukcyjne jakieś tam, powiedzmy, wtyki. No ale proszę bardzo, fono, czyli to, co potrzebujemy przy takim sprzęcie, czyli gramofon, tuner, który zepniemy razem z tym tunerem, AUX, czyli nasze jakieś dodatkowe źródło dźwięku, czyli to może być CD, może to być Bluetooth, prawda, tak jak teraz dużo ludzi też podłącza. No i dwa tape'y też liniowe, tak samo, niekoniecznie magnetofon, ale pod tape PB, czyli playback, możemy podłączyć sobie tak samo, czyli mamy cztery fajne urządzenia audio. No i to antenka klasyczna, wtyk, jeszcze tutaj 75 ohm, no i stary kabelek, którego coraz ciężej kupić. Ten 300-ohmowy taki płaski drucik, pamiętacie te druty te z anten telewizyjnych i z tych, no po prostu, kurczę, jakby ktoś chciał kupić czy coś, no to ja też, jak zamówicie gdzieś tego, to ja tam 300 metrów wezmę, bo naprawdę ich nie ma też. I a ludzie się pytają, z chęcią bym kupił taki przewodzik, bo to te stare radia to praktycznie na tym drucie odbierają, wiecie o tym, nie? No i tyle, no co tu dłużej jeszcze, tu mam jeszcze fajny przełączniczek 220-240, czyli tak jakby tutaj zmiana woltażu. Pamiętajmy o tym też napięciu, bo teraz przy tych fotowoltaice, prawda, te napięcie czasami w lato w dużych upałach, ten może być wyższy, czyli najlepiej jak to przełączymy na te 240, to będziemy spokojni. Aczkolwiek jakiś tam w domu stabilizator, jeżeli ktoś ma, to do fajnych sprzętów. Zresztą, słuchajcie, to jest tak... Starsze te sprzęty są tak odporne na takie rzeczy, że tak jak i my jesteśmy odporni na teraz na te czasy, tak samo i te sprzęty są też odporne na te czasy. No nic, zaraz coś wymyślimy, jeszcze zaraz wam pokażę. Nic nie wymyślimy, bo masz przygotowane, jest ciemno. A no dobra, no ale tak wiesz, mówię tak od razu. Chciałem zabłysnąć, no dobra. Słuchajcie, zobaczcie teraz ten magnetofonik fajny. To jest Sansui, czyli taka ta marka, której jeszcze mało kto zna, bo jeszcze naprawdę spotykam się w sklepie, jak ktoś przychodzi, Sansui nie znam. No i wtedy ale grupy są. Grupy są, tak, oczywiście. Pozdrawiamy są, zloty są. Tak, pozdrawiamy grupę Sansui, tą naszą tutaj, Mariusz polecam też, bo pozdrawiam. No i słuchajcie, magnetofonik bardzo fajny. W ogóle gabarytowo te magnetofony i stylistycznie. Bardzo ładny, zobaczcie okienko i stożkowa głowica. Klasyczna głowica, no dwugłowicowy też, tak, i z jednym kapsztanem, bo tu mamy jedną rolkę tylko, ale na dwóch silniczkach, tak jak widzimy, Direct-Matic, czyli bezpośredni loading system na miękkiej mechanice, soft touch tak zwanej, no i klasycznie te przełączniki, którymi lubimy się bawić, ale to jakby, słuchajcie, tak można się bawić, ale bez przesady, także no, ma swoje lata, także stary licznik analogowy jeszcze, no i już seria diod, dwa poziomy diod wysterowania, bardzo fajny, bo pasujesz do tego właśnie, tak jak tu specjalnie postawiłem na tym modelu, bo seria G, pamiętacie, Sansui, jest ta seria G z wychyłami i seria G z diodami, czyli tutaj te diody też pracują tam w jakimś fajnym tym, także wtedy jest ta seria pasująca do tego, tak? No i Radziu tu pokażę z boku, zobacz, drewno, tak? Nie wiem, no nie jestem specjalistą od drewna, czy to palisander, czy tam jakiś węgę, czy coś w tym rodzaju, ale słuchajcie, no identyko praktycznie, które pasowały do siebie drewnem. I słuchajcie, co jeszcze? Te drewno było tak modne w tych latach, że ja praktycznie miałem to i w Luxmanie, i w gramofonach, we wszystkich markach gramofonów, czy Pioneer, czy Sansui, czy JVC, no po prostu wszystkie marki używały tego typu. Widocznie było bardzo modne te lata, 70., 80., końcówka 70., to musiało być bardzo modne, ale te drzewo do dziś jest modne, naprawdę. Naprawdę świetnie wykonanie, znakomity magnetofon, co dużo, no tyle superlatyw, że wszystko na plus, no i te wszystkie aluminiowe dodatki. Mało tego, powiem wam, jak tam kasetkę dorwiecie, tą szpulki, włożycie ją tutaj, żeby tylko stała, to może nie grać, a już robi naprawdę super wrażenie w mieszkaniu, w jakimś loftowym fajnym mieszkaniu nawet, no nie, ale nawet w takim zwykłym, nawet swoim, bo możecie nie włączać tego, ale jak przychodzicie z pracy do domu, patrzycie na ten magnetofon, mordka wam się uśmiechnie i od razu jesteście szczęśliwi, stres, pach, 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 uciekaj. Może być to ciężka praca,
ale będziecie z takim sprzętem, będziecie super zadowoleni. Chodźcie, teraz idziemy do Świętego Graala, drugiego Świętego Graala. Jak to się mówi klasycznie, tadam, tak? Zobaczcie, ja go dopiero przywiozłem z Berlina, przyjechał ze mną, jest porysowany. No widać to. Widać. Że pokrywa jest do polerki. Tak, jest to do polerki. Chcieliśmy go pokazać, że ja go po prostu... w jakim stanie przyjechał. Tak, ratujemy takie rzeczy po prostu, bo wiecie co, no po prostu gdzieś ktoś by może to zutylizował albo coś, nie... No może takie rzeczy nie, ale... Piszą, Niemcy to wyrzucają. No nie, no nie wyrzucają. No może kiedyś wyrzucali. No. Nie ma zawiasków jeszcze, ale już wam pokazuję. Myślę, że go uruchomimy, tak? Teścik. A zobaczcie, czym będziemy testować. Nówką z muzy, jeszcze pozaginane rogi. Dosłownie. Co to jest? Zobacz. Dzieła wszystkie. Chopin. Jak testować to na żeby nasz... nie było hejtu. Że nie taką płytę włączyłeś, to zdecydowaliśmy się odpalić Chopina. Tak. Uwaga, wyciągam, bo to naprawdę jest, mimo że była w folii, to kurz totar. Robimy w ten sposób, tak, wkładamy i będzie pierwszy start, słuchajcie, tak. Tak, no i co, mamy power. Pierwsze koty za płoty, prąd jest. Teraz ACDC. AC piorun DC, tak. Pitch Reset, może nie będziemy się o nim za bardzo rozpisywać, nie? Ale zobaczcie, jaki kartridż jest wagowy, zalecany, 6-gramowy. Siła nacisku 1,25 grama. To już producent fajnie wypisał tutaj. System wkładki T4P, czyli ten uchwyt na 4 piny wkładany i blokowany śrubą, prawda? No także to plug-in konektor, czyli taki po prostu każdy może to jest coś tak jak plug and play, prawda? Czyli możemy sobie sami wyłączyć tą wkładkę, wyjąć, wymienić. Tu nie ma naprawdę dużej filozofii, jeżeli ktoś ma jakieś tam trochę trochę takich no manualnej sytuacji, że może sobie zmienić. Zobaczcie. Co ty masz taki problem dzisiaj z wysłowianiem się? Titanium Nitrite. Krzysiu, co ty masz taki problem z wysławianiem się dzisiaj? No nie wiem, wiesz, to jest już koniec dnia, może ten, ale nie, no damy radę. No, wiesz. Szukam słów, wiesz, to jest tak zwana starość, nie? Titanium Nitrite. No jest, widać, że jest strasznie zaniedbany gramofon, czyli nie było tu jakiegoś audiofila. Nie, tak, tutaj nie było jakiegoś audiofila. Nie, no mamy, okej, mamy auto ustawione, bo możemy w manualu stworzyć. Mamy nie, auto zostawmy. Tak, o, czekaj, musimy... Już ten sobie popsułem. Coś popsułeś? Nie popsułem. O, zmieniamy to, wiesz, pitch reset. A teraz wyłączymy. Teraz jak mamy wyłączone, to... wiem, co zrobimy. Głęboki reset. O, i tu wchodzi nam auto. No, widocznie, słuchajcie, no wszystkie switche, wszystkie te suwaczki, wszystko trzeba będzie rozebrać, oczyścić. Ja już takiego robiłem, także wprawę już mam. Pamięci, ale widzisz, nie miałem powiedzieć, nie wiedziałem, jakie słowa wysłowić, ale takiego gramofonu, tanki gramofon już robiłem i pamiętam, jak go się robi i się reguluje. A to wszystko. Najważniejsze. A to najważniejsze, tak. Fajna skala, tu podziałka. No dobra, to co, no włączymy. SLM3 model, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jeszcze. Start. No i poszedł, idzie. Tu możemy zobaczyć, jak pokażę, sadził nas na ten stroboskop. Fajnie w miejscu stoi, czyli... Kwarcowa blokadka działa, wszystko pięknie. No i gra, tak? Teraz co byśmy myśli odpalić? Na czym odpalamy? Na starym Technicsie, fajnym. Są trzaski. A, słyszymy lekkie buczenie, ja słyszę. Ja też. Bo jest niepodłączona masa. No, bo tak akurat jeszcze nie zdążyliśmy tego podłączyć. No, ale to jest klasyczny właśnie dźwięk buczenia lekkiego, jeżeli nie ma podłączonej masy, tak? Ale prezentuje się naprawdę. Naprawdę świetnie, gramofonik, naprawdę pięknie. W domu to jest dodatkowy mebel. Ja bym wywalił nawet szafkę nocną, a kupił takie coś, nie? Tu mamy jeszcze podnoszenie, tak? Zobaczymy. No, działa, wszystko działa. Może serż, zobaczcie, przewijanie tak zwane.
czyli możemy sobie włączyć na koniec. Zobaczymy autostop, jak nam zadziała. Teraz się... Tam sobie gra pianista Plumka. Plumka. I nie jestem zwolennikiem muzyki poważnej, takiej, wiesz, stricte, ale Chopina. Szanuję, uwielbiam muzykę, to wiesz, no, pianista. No, byś powiedział coś innego. Nie, bardzo tak. W ogóle fajna ta seria była tych płyt, nie wiem, jest, można gdzieś kupić ten... Nie, no, jeszcze ja je spotykam gdzieś na starociach. Zaraz się będzie wyłączać. Ale myślę, że to jest kwestia wyłącz. Czasu, kiedy nawet i na winylu Chopin zniknie. Wyłączył nam się ten. Tak, wyłączyłeś, tak, pięknie. Tak. Nie, skończyło się i pyk automatu wyłączyło się, także... Także słuchajcie, no udało się kupić kolejnego świętego Graala. Ciekawe, dajcie znać w komentarzach, kto jeszcze z Was ma takiego świętego Graala. Jak się sprawuje. I jak się sprawuje, tak. Oprócz właśnie kolegi mojego... z Legnicy. To ty już nie pisz komentarzy. Tak, tak. Żartujemy, pisz. Może, oczywiście. Też może napisać, prawda, też może napisać, jak mu się sprawuje. Może chce drugi, może chce, wiesz, mieć dwa, może chce coś tam sobie. Braciaka. To tak. A zadzwonię do niego i mu pokażę, wiesz, wyślę mu zdjęcia, że mam. Może ma kolegę, który by chciał, a który się zauroczył u niego tym gramofonem i mówi, jakby jeszcze jeden taki był. Nie widzisz, no. Jest. I jest, tak. To teraz... Stryk, wyłączam sieć. Już coś dużego pokazałeś, to pokaż też coś małego. Albo coś taniego, tak? Jak jest grubo, to teraz może być coś ten. Małe. Chudo, coś na kryzys. Coś na kryzys. Gramofony możemy, taki kryzys, na start, jak ktoś szuka takich gramofonów, albo mini wieże możemy pokazać, także no... No to dobra, to idziemy. No to idziemy, chodźcie za mną. No tędy to nie przejdziesz. Trafił się gramofon. Zobaczcie, każdy od razu pomyśli, co? Technics SL1200. Oczywiście też tak myślałem, ale waga nawet nie waży tyle, co talerz. Jest to chiński produkt, ale co Wam powiem. Jeżeli macie coś takiego, że na przykład córka albo syn Wam płacze, nie chcę gramofon, to przyjeżdżacie do mnie i ja ten gramofon Wam sprzedam. No, Wam sprzedam i będziecie mieli przynajmniej spokój. Zobaczycie, czy dziecko zostanie przy tym, bo jak zostanie, to będzie chciało potem jakiś lepszy albo coś. No, tu można założyć normalną wkładkę, która nie będzie rysować płyt, czyli też będzie można sobie kupić lepsze płyty i już te płyty sobie zostawiać w kolekcji. Ale gramofon, powiedzmy, no jest tani, budżetowy, ja wiem, zaraz będziecie hejtować, że to badziew. Tak, oczywiście, tak może być, tak możecie mówić, ale weźcie pod uwagę, nie wszyscy mają fajne jakieś duże pieniądze na gramofon. Ja wiem, że za 500 zł też można kupić jakiegoś Duala, ale jest alternatywa. Jest pewna grupa ludzi, którzy patrzą też wzrokowo, finansowo. To jest gramofon do 500 zł, powiedzmy, w używanych gramofonach. Więc wkładka może być tu lepsza, może być gorsza. Nie wiem, jakie tam są przewody, ale jest to typu S. Ale wygląda naprawdę zacnie z daleka. No. Bo jak się przyjrzymy blisko, no to już będzie trochę gorzej, bo to jest to naprawdę tani plastik. Co tu dużo powiedzieć. Talerz też nie jest w ogóle żaden. Jest to paskowy napęd i to jest manual. Talerz też jest plastikowy, bo widać, jak to drgania są tutaj. Ale pokrywka. Powiem Wam, że z tego wszystkiego w tym gramofonie naprawdę fajna jest pokrywa. Bo jest taka naprawdę porządna. Jakby pasowała do gramofonów Technicsa, to bym zarabiał nieźle. To bym kupował je po prostu, zdejmował pokrywy, przerabiał ten. Ale jest naprawdę, jest ten pitch control taki, prawda, czyli możemy sobie obroty zmniejszyć, wyrównać to wszystko. Dla mnie, słuchajcie, nie jestem jakimś ten fanem takich gramofonów, ale wygląda fajnie. Chiński to chiński, ale ważne, żeby kogoś zaszczepić, żeby wszedł pierwszy raz w ten, wiecie... Od czegoś trzeba zacząć. Jak ktoś na przykład no nie ma czegoś tam kasy czy coś i boi się na przykład bardzo jakiś tam... Tu nie ma co się popsuć. Wierzę, poważnie Wam mówię. Mam dwa takie gramofony i praktycznie tu tylko się zmienia pasek i wkładkę i nic tutaj więcej nie ma. Także no, pasek wiadomo, kosztuje grosze, bo tam 20 zł do takiego gramofonu. I to wytrzyma następne 5 lat. No i teraz na przykład opowiedz o różnicy cenowej. Taki Technics, który przed chwilą pokazaliśmy widzom. Technics, tamten, no to jest cenowo do 10 tysięcy, prawda? Czyli nawet może się trafić do 10 tysięcy. A to do 500 zł. Maksymalnie w używanych... 20 razy taniej. Dokładnie tak. No to zobaczcie, jaką mamy różnicę cenową.
A fan w domu też jest fajny, buzia będzie uśmiechnięta, czarny krążeczek będzie można też sobie wziąć, ha, pocieszyć się, pokazać, na Facebooka wrzucić i tym podobne, prawda? Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zobaczcie, jak zestawy stereo można sobie kompletować nie tylko w dużych zestawach, ale także i w midi i w mini, bo mamy też były też średnie i bardzo małe, prawda? To jest zaliczane do mini, aczkolwiek ja bym to zaliczył do midi, ponieważ mini jeszcze, Technics jeszcze miał jeszcze mniejszą wersję. Ta akurat przyjechała do nas na serwis, ale bardzo fajna, z wychyłowymi wskaźniczkami. Naprawdę szapoba za ten fajny kształcik, za ten... naprawdę Technics zrobił wtedy bardzo fajną zabawkę taką, powiedzmy, no bo nazwę to zabawkę, grało to dosyć fajnie dobrze, ale też fajnie wygląda, prawda, wzrokowo. W jakimś małym pokoiku, w mały ten, taki można powiedzieć jakby z Ikeły, tak? Tak. Tu mamy Denon, to już było troszeczkę lepszej jakości. Denon robił troszeczkę fajniejsze sprzęty, może w tym wykonaniu, prawda, były bardziej, bo były w aluminium. Tu mieliśmy taki plastikowy, tu mamy już fronty w aluminium. Fajny magnetofon kieszeniowy, gdzie kładziemy kasetę. No nie każdy lubi te magnetofony, bo nie widać kasety i co się tam kręci, no ale coś tam na wyświetlaczu zawsze pokaże, prawda? Też tu mamy słynna Yamaszka, tak? No ta mini Yamaha, bardzo dobrze grająca, z tym piano blackiem właśnie kolumnami. Bardzo popularne, były i z DVD, były też z kasetką, bardzo rzadko można dostać gdzieś tą kasetę, ale takie zestawy właśnie typu wzmacniacz i CD jest dosyć sporo na rynku. Jest to dosyć dobrze cenowo, ponieważ jest to około 1000 zł, taki zestaw w dobrym stanie po serwisie można kupić, ale jest to bardzo dobry zestaw. No i tu mamy znowu Denon, tu już jest troszeczkę też fajniejszy Denonik. Też fajna wersja, takim grafitowym, fajnym kolorze. Już łączona na taśmy, tak jak widzimy też, no nie, tak samo taśmy są. I też magnetofon, kolumny bardzo fajne, bo też dosyć ciężkie, dosyć fajny ten zestawik. No i tak jak widzimy, no... Połowa lat 90. takie klasy. Tak, taki wiesz, tak połowa lat 90., no ale ten magnetofon był bardzo fajny, kieszeniowy w Denonach. Dźwiękowo były też i trzygłowicowe nawet. Oczywiście, jak się podobało, to subskrybujcie, komentujcie. Ja jeszcze przypominam, że liczę na Wasze subskrypcje, ponieważ 70% osób oglądających ten kanał, uwaga, nie subskrybuje kanału, doktorze. No to nie, no to... Pisz recepty. Piszę recepty i zaraz na zastrzyk zapraszam tutaj ten, także duża strzykawa. Nie chcę wiedzieć, z czego zastrzyk będzie. Kto nie subskrybuje, ma zastrzyk. Zastrzyk, pamiętam, jeden taki najlepszy zastrzyk to był w wojsku Delbeta. Wszystkim pomagało. Nie chcę już słyszeć o tej historii. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.